Nie milkną komentarze dotyczące podsumowania przez Donalda Tuska pół roku rządzenia. Sam premier przyznał, że poniósł tylko jedną porażkę, że w tym i przyszłym roku nie będzie mógł obniżyć podatków. A poza tym same osiągnięcia. Przybliżmy może osiągnięcia rządu Tuska. Oto one. No jak mam na weekend? W ogóle? Ten? Dobrze, nie było? Szybko. Motocyklem ale Kubica, troszeczkę. Ale Kubica jechał, nie? A Kubica na drugi, proszę pana. Ale szybciej niż Witek motocykl. Ale nie przeważyliście, ale jak Małysz wygrywał, to jakoś więcej ludzi nie skakało ze skoczni, nie? Znaczy ja do góry zjechałem. A jak Kubica wygrywa, to coraz więcej ludzi szybciej jeździ. Tylko za często do pit stopów wstępują. Tacy na promilowanie. No, tak, słyszałem. Takie, wiesz, a poza tym dobrze, wiesz, nie, no trochę zjadłem. Śpiewająco w ogóle mnie minął, jak ISIS G. Aha, ten. Eurowizja, nie? To było, tak, plebiscyt. Co wy z tą G? Przecież ona jest G. Jakie? Jak załoga. Załoga G była, nie? No. ISIS G, załoga G. Ale to i tak jest, wiesz, losowanie na a ten... A jak się pisze? Plebiscyt, to. Tak? Nie. Tak, na tę popularność danego kraju w regionie, a nie tam. Co? Ale ten. Z czym? Wiesz? Także, wiesz, no spokojnie było. Zrobić wam kawę? Co? No tak, chętnie. Proszę. Dobra. Dobra. Proszę, bez cukru. Tak więc, tych osiągnięć rządu było sporo, jak na tak krótki okres czasu dodajmy. I dlatego możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Dziękuję.